Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy kolegę Manfreda Buli. Spotkaliśmy też u niego kolegę Tomasza Pateraka, a koledzy nam zaprezentują gołębie pochodzące z hodowli nieżyjącego niemieckiego hodowcy Bruno Franza. Ja nadmienię tylko jeszcze, że są to gołębie w większości lotowe, które tutaj posiadamy, a te gołębie rozpłodowe akurat się w Niemczech teraz będzie zaczynała aukcja, preaukcja taka internetowa i później w jakim miesiącu będzie ta aukcja taka stacjonarna? W listopadzie. W listopadzie będzie aukcja tych gołębi rozpłodowych właśnie z tej hodowli. My tutaj mamy te gołębie właśnie około 60 sztuk, ale no więcej o nich powie, bo przed chwilką jak je wszystkie przeglądaliśmy, w dłoniach mieli właśnie tutaj koledzy, oni się znają, to powiedzą coś po prostu o nich więcej, o tych tutaj dokumentacji, którą do nich posiadamy, no po prostu z czego one się pochodzą i jak tutaj też trafiły, no jakiego rodzaju są te gołębie. Proszę bardzo. Więc Bruno Franz to był czołowy hodowca, zmarło mu się niestety na urlopie na Krecie chyba na początku kwietnia. Był bardzo majętny, dobrze sytuowany człowiek. Był w posiadaniu ponad 40, między innymi ponad 40 oryginałów od Gabi van den Abele. I cała historia polega teraz na tym, że te oryginały i najlepsze gołębie rozpłodowe są w tej chwili u Wernera Grote. To jest jeden z lepszych licytantów w Niemczech. One są u niego na przechowaniu i będą sprzedawane na aukcji stacjonarnej, bodajże to będzie pierwszy weekend listopada. Natomiast większość lotników trafiła do mnie tutaj przez Wernera Grote. I tak jak powiedziałem, ta hodowla opierała się na gołębiach van den Abele. Bruno Franz bardzo dobrze lotował. Mam tutaj w liście od Wernera Grote napisane, że on lotował w trzech różnych oddziałach, nie jednocześnie, i w każdym z tych oddziałów był mistrzem. I w związku z tym, że bardzo dobrze lotował, więc koledzy byli niezadowoleni, więc musiał te oddziały notorycznie zmieniać. Ale w każdym z tych oddziałów bardzo dobrze leciał i był mistrzem. I tak jak wspomniałem, lotniki i część starych gołębi z gołębnika rozpłodowego jest w tej chwili u mnie, a pozostałe będą tam licytowane na preaukcji na Brieftauben aukcją, a później będzie aukcja stacjonarna. Tu jeszcze może powiedzmy tutaj te, jak oglądaliśmy rodowody, pokażmy jak one wyglądają. Tutaj te rodowody, tych gołębi, o tutaj są. Na przykład tutaj jak patrzyliśmy, to było w większości, tak jak powiedział Manfred, są wywodzące się z gołębi Gabiego van den Abele. Tu mamy bezpośredniego... Nie wiem, czy to syn, czy córka, po synie Blixema. Po synie Blixema, tak, czyli to jest wnuk Blixema. Tak. Zobaczmy, jest też jest ten Blixem, z tyłu jest... To jest zdjęcie ojca. Zdjęcia. Tu jest z tego gołębia, jest akurat więcej gołębi. I są też jeszcze z innych gołębi van den Abele. Ty Tomek trzymałeś... Tak jak wspomniałem, ponad 40 oryginałów van den Abele było u Bruno Franza. I tu się właśnie te gołębie z tego wywodzą, które mamy. A ty Tomek oglądałeś te gołębie, kiedy robiliśmy fotografie, mieliśmy możliwość ich wszystkich, że tak powiem, wzięcia do ręki, oglądnięcia. Jak byś je ocenił? No są to gołębie bardzo ładne, bo są super przygotowane gołębie do lotów, które nie mogły niestety brać udziału w lotach. No. No aż się chce oglądać takie gołębie. Na pewno nie były gnieżdżone w ogóle w parach, bo... Nie były w ogóle puszczone. Ty jeszcze też mówiłeś, że jak mówi 5 takich gołębi sobie kupić, czy 10 samic, 10 samczyków i można spokojnie hodowlę rozpocząć, na nie oprzeć? Tak. Ja na tych gołębiach na pewno mógłbym oprzeć. Jakbym miał zaczynać, to na tych gołębiach warto oprzeć hodowlę. Jest też tu w liście od Grote napisane, że jest gołąb na przykład... oryginał od Richarda Grossa, to jest obecny prezydent niemieckiego związku, ale niestety nie ma papiera na tego gołębia. Ale tego gołębia akurat nie ma papierów, ale ja sobie go zatrzymam. Jest on akurat z trzeciego roku, ale jest bardzo witalny. Szpak jest. Tylko zdjęcia tego nie robiliśmy, tylko po prostu tylko wcześniej odłożyłeś sobie. No, także takie ale jest z trzeciego roku. Gołębie bardzo dobrze utrzymane. Żadnych zawszone, nic tam. U Bruno Franza było 12 gołębników, każdy z reguły po około 12 metrów, wszystkie cele na taśmy, także profesjonalizm pełny. No niestety się zmarło hodowcy niemieckiemu, bo i tak te gołębie właśnie... Był mistrzem regionu, nie wiem w którym roku, bo nie jest to tu napisane, ale na pewno po roku 2007, bo on tu dołączył mi część list konkursowych z wcześniejszych lat, 2005, 2006, 2007, 2008.
Ale tak jak mi tutaj napisał, późniejsze wyniki po roku 2009 były jeszcze lepsze niż do roku 2009. Także zachęcamy, wszystkich do zapoznania się z tymi gołębiami. No i kto będzie chciał, może sobie po prostu takiego gołębia tutaj któreś z nich nabyć. Dziękuję, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.